Witajcie, witajcie, mamy już piątek, wreszcie się pogoda poprawiła, jest ładnie. Ja lecę dzisiaj do, tu jeszcze tak się rozglądam, wszystko wziąłem, bańki wziąłem, na olej to wziąłem, dobra. Ja lecę teraz w okolice Konina na koparko ładowarkę 3CX, bo jest słaba hydraulika tam. Tomek swoje auto zostawił tu, wziął busa już dzisiaj rano. O 5 miał lecieć na w okolice Leszna do kompaktora, tam problem z centralnym smarowaniem. Wziął płytkę sterującą do Lincolna smarowania, może akurat elektronika padła, może jakiś bezpiecznik, może gdzieś kabel, może gdzieś coś zaczopowane. W sumie zero informacji od klienta, więc, że tak powiem, jedzie w ciemno i będzie tam szukał przyczyny, czemu smarowanie nie działa. A ja na tego 3CX-a, tak już wspomniałem, w okolicy to Konina, więc mam bliziutko, na słabą hydraulikę. Nie, zobaczę, zmierzę ciśnienie, za czym co tam klient zadecyduje, może po prostu pompę wyciągnę. Bo w tej maszynie, do której jadę, to może być pompa w układzie LS, tłoczkowa, ewentualnie może być też podwójna zębata, więc stosowali zamiennie w zależności od akurat serii maszyny, czy tam od specyfikacji, w jakiej ta maszyna była, więc nie wiem, jaka tam będzie, klient też nie był w stanie tego powiedzieć, więc jadę na pomiary, oględziny, ewentualny demontaż. O, maszynkę mamy po próbach, po pomiarach. I wywlekam pompę roboczą, tam siedzi. Stała mi ostatnia śrubka do odkręcenia i wyciągam ją. No, witajcie, witajcie, jest sobota, piąty dzisiaj. Także tydzień mamy zakończony. Pokrótce pokażę, co w tej chwili robimy. Tak było już wcześniej widać. Byłem na przy JCB3CX w firmie zewnętrznej. Leży tu sobie pakowana, już nie będę odpakowywał z tych folii. Uwierzcie, że tu jest. Jest to Rexrod. I to sobie pojedzie w poniedziałek kurierem do naprawy na zewnątrz. Tu mam wyciągnięty ten rozdzielacz, który blokuje się od H16 od Linde. Tak widać, wózeczek tam stoi rozgrzebany. No tu jeszcze oczywiście przy tym, jak już rozdzielacz będzie montowany, powymieniamy wszystkie filtry hydrauliczne, bo tam jest filtr sącopowrotny, on jest już taki dość przybrudzony. Później tu filtr odkręciłem, tylko na razie ten jeden filtr, co tu widać, bo on mi przeszkadzał do wyjęcia rozdzielacza. No, tak jeszcze przy okazji wspomnę, że otwór ten techniczny, nie wiem, może tam serwisy Linde inaczej to wyciągają, bo zbiornik jest na opasce, można zbiornik wycofać w tamtą stronę, ale jest tam masa odkręcania różnych flaków. No tu generalnie jak się wszystko odkręci się ten filtr i cały tu kruciec sący, łącznie z rurą sącą do tej pompy tutaj na końcu, co jest na hydrostacie, no to jakimś tam cudem wyciągnąłem w całości ten rozdzielacz razem z podstawką. No także przy okazji, jak rozdzielacz, tak wspomniałem, wróci i będą wymieniane filtry, bo filtr na przykład ten rozpadł się na trzy części, czyli tutaj ten cały kruciec, który przychodzi tam na, żeby wszedł na tulejkę w podstawce filtra, się odkleił, dno się odkleiło, cały filtr jest naprawdę w opłakanym stanie, olej jest taki dość gęsty, już widać przepracowany, ciemny, więc olej też pójdzie nowy, tym bardziej, że do tego oleju dużo nie wchodzi, bo gdzieś około tam 20 z haczykiem, więc niewiele. To jest to, później to, żeśmy częściowo porozbierali, no wytłuczone jest to wszystko, tu jest wywalony luz, tam na tamtym swożniu, ten otwór urwany jest siłownik tu od tego swożnia, który jest z lewej strony, tu jak widać ogromne jajo w tej szelce, tam jeszcze się ostały tulejki, więc tam pójdą tylko nowe tulejki, także tam będzie swożeń nowy, tu będzie nowa tulejka, tu będzie przetulejowane, tu będzie przytulejowane i tam. Także w tych miejscach, tu przy tej maszynie jeszcze tak, na pewno rozdzielacz, na pewno pompa kasetowa, wtryskowa będzie albo nowa, albo regenerowana, jeszcze nie wiem, to się sobie z klientem ustalę. No, także to idzie sobie w trakcie i trochę żeśmy się napotkali na niespodziankę przy tym starym JCB. Co tu stoi? A dlatego, że żeśmy zamontowali pompę,
pompa elegancko, olej zaciągnęła bardzo szybko, bo jest nowa, szczelna, sprawna. Układ skrętu ruszył pięknie, tylko problemem jest to, że układ cały czas pracuje na, tak przynajmniej nam z pomiaru wychodziło, był zegar zapięty na punkcie pomiarowym wyjścia ciśnienia na orbitrol i na układ kierowniczy i cały czas czyś kręcisz czy nie kręcisz, 120-130 bar tam było ciśnienie takie non-stop. No i wszystko byłoby ok, bo maszyna skręca, jeździ, wszystko jest elegancko teraz na postoju, na jałowym biegu można bez problemu obydwoma osiami kręcić, czego przedtem nie dało się robić. Tylko problemem znowu jest teraz to, że, znaczy już było, bo to żeśmy doszli do tego, czemu tak jest, że cały czas jest to 120 bar i praktycznie maszyna jak się zgasiło, to ciśnienie na tyle było zbudowane w układzie, że nie dało jej się odpalić. Trzeba było poczekać, aż to ciśnienie z układu zejdzie, ewentualnie jednocześnie kręcić, czyli po prostu dać nacisk na kierownicę, żeby skręcić w lewo czy w prawo, czyli aby zasymulować od razu odbiór oleju z pompy do układu kierowniczego, do siłowników skrętu i wtedy maszyny dały się uruchomić. Po prostu pompa cały czas od razu wchodziła na 120 bar, tylko rozrusznik ruszał z miejsca. No i tak po schemacie od punktu do punktu się okazało, że problemem jest orbitrol. Jak widać, orbitrol sobie siedzi tu i to jest orbitrol, który to jest orbitrol. Tu ma zaślepiony otwór od LS-u, jest orbitrol z LS-em. A jeżeli jest orbitrol z LS-em, to jest to orbitrol tak zwany ślepy, bez wolnego przepływu oleju w momencie, kiedy ten olej jest przy odbiornikach niepotrzebny. No i także w tym układzie dobrze, że pompa jest tak skonstruowana, że ona ma zawór przelewowy zabudowany tam na korpusie tylnym i ten olej się ładnie tam przelewał i nic się nie wydarzyło, bo generalnie by była pompa zwykła zębata bez zaworu przelewowego, no to albo by się coś ukręciło, albo zaraz by się ta pompa zdupiła. I podejrzewam, że no bo ktoś, widać po rdzy, że ten orbitrol tu już jakiś czas siedzi. Ja myślę, że w historii maszyny był taki problem, że wcześniej był, coś się wydarzyło z układem skrętu, prawdopodobnie osłabła pompa, ktoś nie wiedział, co jest grane, no więc może wymienił jako pierwszy orbitrol, a że miał pierwszy pod ręką akurat z LS-em, no to założył z LS-em. Otwór LS-u zaślepiony jest korkiem tu i to nic nie pomogło, no bo sądzę, że raczej problemem był wtedy pierwotnie, jak się kiedyś tu coś działo z układem skrętu, że to był problemem właśnie pompa zębata od układu skrętu. No i w momencie, kiedy orbitrol nie pomógł, ktoś kupił pompę, bo tą pompę żeśmy wyciągnęli. Widać, że to nie jest raczej pompa od fabryki, że ta pompa już tutaj była jakiś czas wymieniana, ale nie aż tak dawno, bo nie widać po niej, żeby to była jakaś pompa już wiekowa. Daty co prawda nie da się na tabliczce odczytać, ale widać, że to raczej ktoś tam ingerował, bo widać było, że było to odkręcane. Poza tym tu wszystkie śruby montażowe, jak to było rozkręcane, no to też było ewidentnie, były wszystkie dość luźne, nie było to podociągane, tak jak inne elementy, które tu żeśmy odkręcali. Więc jakaś ingerencja była. No i do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że tak, orbitrol najpierw był pomyłkowo wymieniony na nie taki, nie dało to żadnego efektu. Ktoś zmienił pompę, założył nową i efekt był od razu, no tak tu u nas po zamontowaniu pompy był od razu, tylko że budowało to ciśnienie. Ale no jakby z tym defektem da się żyć, tylko problemem jest to, że jeżeli ona cały czas tłoczy 120-140 bar, zawór na pompie się uchyla, daje na zlew, to po prostu ta pompa się gotuje. Jak tą maszyną się pojechało gdzieś dalej w drogę, to nie tyle nawet cały układ hydrauliczny, chociaż też, nie, bardzo będzie się szybko przegrzewał, to sama pompa będzie się bardzo szybko przegrzewała. No i podejrzewam, że po prostu tą pompę ktoś to tu kiedyś wymieniał, to po prostu ją zajechał przez to, że ona nie miała przejścia przez ten orbitrol. No i tak, taka to jest właśnie historia. Także teraz zamówiłem orbitrol właściwy, taki, który ma wolny przepływ, bo nie ma, nie jest sterowany. Inaczej, sygnał LS-u z orbitrola nie steruje zaworu lub pompy tłoczkowej, bo tu takiego układu tu nie ma. No i to powinno zacząć śmigać. No jeżeli to złożymy, poskładamy te wszystkie blachy, nie blachy i tu już ta maszyna będzie zakończona, czyli ten zakres prac, który to sobie klient przewidział, będzie zrobiony. O, teraz jeszcze Wam pokażę, jakie od firmy dostałem próbki. Na razie nie będę mówił, z jakiej firmy to przyszło, może później o tym wspomnę, bo jestem teraz na etapie zamówienia podłogi do tego ładnego nowego busa.
ta podłoga, którą tu widzicie, z tymi listwami, z miseczkami, z tą obitką ściany, z tą płytą, z tymi listwami, to wszystko zamawiałem też w tej firmie. To było w 2016 i 2017 roku, tak jak po kolei tamte busy dwa kupowałem rok po roku. W tej samej firmie brałem te elementy do zrobienia podłogi i boków. Tu nie ma zrobionego sufitu. W tym drugim busie jest jeszcze taka jedna duża płachta na sufit przyłożona w kolorze siwym. Ściany są w kolorze czarnym. To, co jest tutaj na dole, to zostało oryginalne, to co Fiat w tamtym czasie montował. I tak widać, no gdzieś tutaj dotknęły jakieś materiały przewonoczone tych plastików, to jakieś tam dziurki się małe porobiły. No także to jest to oryginalna wybitka, to jest ta, co to kupowałem w tej firmie. Jest cały zestaw tych klipsów do zamontowania. Ładnie to wszystko jest wycięte, dopasowane. Także naprawdę jest fajnie zrobione. No i o tyle fajnie się z nimi współpracuje, że otrzymałem takie próbki. Co prawda prosiłem tylko o próbki podłogi, ale też przysłali mi próbki. Zaraz to rozłożę trochę jak wachlarz. Takie próbki materiału do wybicia sufitu i ścian. No to tak przy okazji. No i podłoga. Podłogi stosują coś takiego. Jest oczywiście w ofercie cały czas ta sklejka, co tu widzicie. To jest chyba 11 mm, ta akurat u mnie. Ale stosują też teraz coś takiego. Można to sobie zamówić odwrócone tą fakturą do góry, tak tu widać, lub tą fakturą, która jest na spodzie. Ja się zdecydowałem na, żeby jednak jakby do góry nogami mi to zrobili, czyli żeby tym gładkim było do góry, bo nie wiem, czy nie będzie trochę problemu, jak tu się nabije brudu i czegoś do tych dziurek, że to będzie problem trochę czyścić, szczególnie aby była na przykład siwa to podłoga. Może w czarnej by nie było tak widać, no ale to też, na czarnym też widać każdy brud. Jest to fajne, bardzo antypoślizgowe, ale myślę, że mogłoby być trochę trudne w utrzymaniu, więc się zdecydowałem, żeby mi po prostu zrobili jakby na lewą stronę wycięcie. No tu też jest taka strukturka na tej sklejce, ale ona nie jest taka głęboka, nie jest taka szorstka. No tu już widać, już się trochę to wytarło przez lata, bo tu jednak się przemierzyło już setki razy przez ten samochód. W zaboconych butach i różne graty były tym włożone. No i tak w każdym razie w tamtym busie sobie taką podłogę zamówiłem. W kolorze czarnym, odwróconą gładkim do góry. No i to jak widać, tą fakturką sobie to pójdzie do góry. Tak sobie to ładnie wyłożę i wtedy i w ten czas z tamtego busa boczki przerzucę do tego, co prawda te boczki licząc od nadkola będą trochę za krótkie, ale może mi aż tak na tym nie zależy, bo i tak ściana będzie zasłonięta regałami, więc tam nie ma za bardzo możliwości, że coś tam się dostało przez regał i uszkodziło tu od wewnątrz blachy, bo nieraz widać, te busy są takie od środka, jakby stado dzięciołów ktoś wiózł, są takie powybijane te blachy na zewnątrz. No i także tylko będą wybite boki, będzie nowa podłoga, no bo podłoga z tamtego busa oczywiście się zabrać nie da, bo jest za krótka. Zabiorę tylko ścianę, która przyjdzie tu. Podłoga przyjdzie nowa, wybitki te, które się da, przełożę, tak samo na tylne drzwi i wrzucę regały. Wrzucę regały tak, jak tam u mnie stoją. Oczywiście nie starczą do końca, bo albo inaczej, starczą do końca. Bym się je przymierzyć, bo teraz szczerze powiem, nie wiem, gdzie one się skończą. Podejrzewam, że regał mi się skończy gdzieś tu, w tym miejscu, bo on jest krótszy, a w tamtą stronę będę miał tyle samo. Tu po prostu zostanie luka z tyłu, która tam się na coś tam wykorzysta. Nie będę kupował nowych regałów, a tamto auto mam na nie jakiś tam inny pomysł, o którym może później będę wspominał, nie teraz, bo nie wszystko naraz. Było w planie, żeby sam móc sprzedać, ale jednak go sprzedawać nie będę. Mam na niego po prostu inny pomysł. Ale jaki, to tak wspomniałem. To się najwyżej dowiecie później. No, także teraz czekam za podłogą, w przyszłym tygodniu powinna być. Wrzuci się podłogę, tam regały wyjmę, te wszystkie narzędzia trzeba będzie powyjmować, pomyć, poczyścić, żeby to ładne, takie czyściutkie, no wiadomo, że to wszystko tam jest używane, ale żeby to po prostu w jak najlepszym stanie wrzucić tu, wyczyścić, wymyć, odczurzyć, żeby to w nowym busie się jakoś prezentowało. No, plus jakieś pokrowce tu na fotele, takie stałe zarzucę, bo miałem taki pokrowiec z Wurta, ale u góry, tak jak się zakłada na zagłówek, się po prostu rozdarł.
nie wiem, czy go po prostu dupą przysiadłem, bo był trochę ze skosa, czy jest po prostu kiepski jakościowo. No i taka, to jest taka w formie szmata, to tam mechanik jak tam na chwilę chce tylko wrzucić, żeby komuś samochodu nie ubrudzić, to może jest dobra opcja, ale tu jak jednak się wsiada, wysiada, wsiada, wysiada, to taki pokrowiec też szybko zdejmowalny byłby dobry, ale żeby on był po prostu, nie był taki flakowaty, nie taki śliski. To musiał sobie coś tu kupić takiego. No, także to takie plany. Takie to plany. No to tak jak ja byłem na tym, na JCB wyciągać pompę, to Tomek był u klienta, no taki fajny kapsel ktoś wymyślił, bo zgubił zaślepkę oryginalną. To Tomek był na sprawdzić centralne smarowanie, miał ze sobą schematy, instrukcje, wszystko co potrzeba i płytkę sterującą do tego Lincolna. No ale na miejscu okazało się, że tu we wtyczce są ugnite piny, dostała się woda, się utleniły i znikły po prostu. Więc będzie trzeba te gniazda wymienić i od gniazd idą kabelki do wtyczek, które przychodzą na płytkę sterującą. Tam też są kable porywane, trzeba to wszystko przelutować, sprawdzić, całą bekę rozebrać, wyczyścić i pojechać to zamontować z powrotem. Albo jak klient będzie bogaty, kupić po prostu całego Lincolna nowego już. Ale to jest dość drogi element. No, tu jest ta stara pompa. Tu jest stara pompa ze starego JCB. Tu klient mi też podrzucił taki siłownik do naprawy. Ale tak widać, tutaj tłoczysko jest do dupy, jest żarte, skorodowane, więc będzie musiał być wymienione, plus komplet uszczelnień i uszczelnienie tutaj tego zaworu, bo cieknie tu przy wajrze. No, także takie robótki. O, teraz klient podjechał. I jeszcze będziemy kuć jakieś węże. O, już tak na koniec węże zakute. To przywiózł tutaj od chyba Liebherra, bodajże to były węże od ładowarki. Żeśmy robili coś takiego. Ktoś w ostatnim nawet komentarzu pytał, jakich węży używamy, to przy okazji pokażę. Tak widać, to jest Vitillo Tecno Spear 4SP5 16 na 400 bar. To jest wąż czteroplotowy, trzeba go skurować. No tak widać, bo mamy coś takiego z Exit Flexa, później Twin Stream, coś takiego, to jest bliźniak 10 mm. To jest Vitillo, tak samo mamy też węże typowo do kerszerów na temperaturę. Jakiś Multipress jest też firma. Także no, jest kilka, no, nie są one wszystkie takie same, no i tak na tamten wąż 4SP jak się skuruje, to wtedy stosujemy taką tulejkę. No ta tulejka na wąż jak się nie oskuruje, to nie wejdzie. Tu jest na 16, tu jest na 19. No i także tak to wygląda. Przepraszam, tu jest 16, 19, tu jest na calowe, na 25. No tu jeszcze muszę sprzątnąć skurowanie. No i co to jeszcze miałem na koniec powiedzieć? No i także w poniedzieli sobie lecimy z temacikiem Weidemana. Także Weidemana będziemy robić. Starej OCB jak Orbitrol przyjdzie, bo mam zamówiony. Powinien być w poniedziałek po południu, więc albo to w poniedziałek jeszcze się tam założę, albo we wtorek. Także no widzicie, to tak się odciąga. No niby maszyna miała być zrobiona, pompa praktycznie była założona, miał być koniec. Nie, jeszcze wychodzą następne problemy, jeszcze to. Później te dni się przesuwają i nieraz ktoś tam ma pretensje, że gdzieś tam się czego mówił, że coś trzeba przestawić. No niestety tak bywa, no nie jesteśmy tu firmą, gdzie jest 3, 5, 10, 20 mechaników, jesteśmy tylko tutaj we dwóch. Więc ile damy radę zrobić, tyle zrobimy. Także tak to wygląda. Jakby się coś ciekawego działo w przyszłym tygodniu, to będę to kręcał, jak nie, no to nie, zobaczymy. Także do zobaczenia w jakichś tam następnych temacikach.